Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja! 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wychodząc z Kafarnaum ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, że nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. To, co nas zmienia, to są relacje, ale w relacjach jest pewna dynamika, która roztacza się między spotkaniem a spotkaniem. Dzisiaj to słowo bardzo przemawia do mnie, bo jest właśnie o spotkaniu. Zaczyna się bardzo paradoksalnie, bo zaczyna się od spotkania Sary z Bogiem po jej śmierci. Później spotkanie Abrahama razem z tymi, którzy pomagają przeżyć mu żałobę. Ci, którzy przeżywali żałobę, czy ją przeżywają, wiedzą, jak towarzystwo ludzi, którzy ciebie kochają, jest im potrzebne. Później niezwykle poruszający fragment, pokazujący poszukiwanie żony dla Izaaka. I w końcu to spotkanie przy studni, miejscu zaślubin. I zajrzyjmy także do Ewangelii, bo tam dokonuje się spotkanie, które jest powołaniem, spotkanie Mateusza z Panem Jezusem. Tak naprawdę we wierze nie można obyć się bez spotkania. Prośmy dzisiaj Pana Boga o to, aby poruszył nasze serca, byśmy byli uważni na spotkanie Jezusa w naszej codzienności, także brata, siostry. Amen.